Okej, Józek przejął 30 od Skarciera, 0,31. 61. Zrobiłem tutaj parę tutaj ujęć na tą okolicę, dokładnie teraz gdzie mieszkam, także tutaj teraz kontynuuję tutaj po małej pauzie. No i tutaj to ja to ten filmik potem też oczywiście wrzucę na YouTube'a, tam ci podeślę, słuchaj, wszystko. No nie miałem ostatnio już bardzo czasu, ale ci podeślę dokładnie tutaj moje namiary, także żebyś tam mniej więcej wiedział, gdzie masz mnie tam w razie coś tam szukać. Także filmik będzie nagrany, ja tutaj teraz robię tutaj małe zbliżenie tutaj na radio, jakim tutaj po prostu sygnałem tutaj do mnie wychodzisz, także dla mnie to teraz było od 5 do 7 nawet do 9 i modulacja piąteczka, także proszę Józef do przodu. Dziękuję bardzo, przyjął Charlie Romeo 209 Józef. No, bardzo mi miło z tego względu, ponieważ jak ustaliliśmy, od czasu do czasu sprawdzamy te swoje bazowe stacje, jaka ta modulacja poprawnie powinna wychodzić, albo jaką byśmy chcieli uzyskać i oczekiwać. Dzięki takim testom można sobie pobudzić wyobraźnię i dowartościować swojego na CV radio. Może to bardzo wygląda barwnie i bardzo dziwacznie, ale niestety, kiedy się usłyszy siebie i swój sprzęt, wtedy bardziej się wierzy w to, co się mówi. No i przede wszystkim to, co się mówi, też ma jakieś swoje wartości. Tutaj się cieszę niezmiernie, że dzięki twojej stacji akurat mogę zrealizować niektóre swoje, jakby to powiedzieć, udoskonalenia. Przepraszam za niepoprawne wypowiedź, ale no niestety, jeśli wszystko chodzi poprawnie, no to ja nie udoskonalam, tylko nawijam. Proszę bardzo, 30 Skarciera 061 piątka. Nie, no dokładnie tak jak mówisz, tak jak mówisz. Dobra, słuchaj, zaraz będziemy dalej rozmawiać, tylko to po prostu skończę, wiesz, nagrywanie, bo to, co chciałem, to jest uwiecznione, także nie ma problemu. Także dla potrzeb filmu w tej chwili 30 Skarciera 061, stacja bazowa Gandia, okolice Walencji. Z drugiej strony 161 Charlie Romeo 209 Józef, okolice Krakowa, dokładnie QTH, to są Koszyce. Także Józek, jeszcze na chwilę proszę tutaj w ramach tutaj nakręcenia filmu, proszę do ciebie. Tak, dziękuję bardzo. Chwila dokładna, moja miejscowość to są Jaksice, gmina Koszyce. Ja tam postarałem wczoraj się znowu wysłać moją okolicę w krótkim filmiku, który krajoznawczo zapoznaje się z dokładnym położeniem mojej stacji. No niestety nie wiem, czy moje powodzenie w wysyłaniu skompresowanego pliku znowu się powiodło do mojej dalszej relacji. Powiem, dlatego mnie tak wzięło, bo ponieważ ta twoja widokówka, którą otrzymałem, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję, zrobiła na mnie wrażenia. Ja mówię, co to znaczy, żeby tylko były piękne widoki w 30. Dywizjonie okolice Gandii, no w Małopolsce, gmina Koszyce, to też piękny krajobraz. No, ciekawe, czy otrzymałeś ten plik, proszę bardzo, 30 Oskar Sierra 061, ja dziękuję pięknie za nagranie. No i jeszcze porozmawiamy, proszę.